Hello, ciasteczka dzisiaj robię. A cześć, ciasteczka, dzisiaj robię tort babą. Jest to tort na zimno, szybki, warstwa malinowa, mus malinowy, czekoladowy, no pyszny, warstwa bubble tea, zielone, skąd się wzięło, a lekko zabarwiłam. I spód czekoladowy. Najfajniejszy moment w programie. Degustacja. Dobrze, najpierw zjem, a potem powiem, żeby nie było, że mówię jak jem. Fajnie to smakuje, te kuleczki tak wchodzą, takie są, czuć je osobno, każdą właściwie jak się je. Super, rewelacja. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze, a najlepsze komentarze to Magda Zakrzewska i Bycia. A dołączajcie emotkę ciasteczka i napiszcie, jaką bubble tea lubicie najbardziej. 300 ml śmietanki kremówki, podgrzewam mocno, a tutaj, o, przejeżdżamy kamerą, tutaj mam dwie szklanki wody, muszę zagotować i zaraz wszystko pokażę. Śmietanka się podgrzała. Teraz dodaję 200 g białej czekolady. O, wyłączamy to przecież! Kurczę, co ja nie wyłączyłam? No patrzcie się. Gra. Na moment to zostawiam. Woda tam jeszcze się nie gotuje, ale już prawie. Pół szklanki tapioki wrzucam na wrzątek. I teraz zmniejszam grzanie i gotujemy 40 minut. Nastawiam sobie. 40. Trzeba też mieszać. Ach, na razie stoję tu przy tym, będę podchodzić. No musimy sobie to tak zorganizować, żeby właśnie wszystko nam tutaj się po kolei robiło. I o, śmietankę też już mamy, chodźmy tutaj, Maciej. Podgrzewamy ją teraz mocno i teraz maliny. Jeszcze są piękne maliny. Do tego dodaję, no tutaj mam, ja wiem, o, z 400 pewnie gramów. Może troszkę więcej. Będzie taki mocny, mocny ten właśnie mus malinowy. I chwilę to podgrzewam tak. Tak, żeby tylko tak właśnie pyrknęło, jak ja to mówię. To takie sądeckie pyrknęło. Malinki już mam gotowe, znaczy gotowe na tyle, że mi tak właśnie już się zagotowały, więc daję je do ostudzenia. Dalej działam na kuchence. 5 dyko masła topię. Już jeździ sobie po garnku tutaj po dnie. O, już się rozpuszczę. Masło się roztopiło, teraz dokładam mleczną czekoladę 100 g. Sobie. 200 g ciastek czekoladowych rozkruszę w blenderze. I teraz to, a właściwie na raty, blenduję ciasteczka. Ciastka wsypuję do masy czekoladowo-mlecznej, znaczy masłowej, no. Mlecznej, no mleczna, nie będzie mleczna. Mieszamy. Tortownica o średnicy 28 cm wykładam spodem ciasteczkowym. Równomiernie rozkładam, ubijam i wkładam do lodów. Wystudzone maliny zblenduję teraz. No nie wlałam wszystkiego, bo mi się nie zmieściło. Na raty sobie muszę to zblendować. I teraz tak, zostały tam pesteczki na pewno, więc ja sobie je to przetrę. Ale niekoniecznie. Lubicie pestki, mogą zostać. gramów serka śmietankowego. Tak tylko połączę, zmiksuję. Do serka dodaję 300 ml śmietanki i kremówki i dalej miksuję. W szklance rozpuściłam 4 łyżeczki żelatyny, którą teraz dodaję do musu malinowego. Mieszam. A mus z kolei dodaję do masy serowej i dalej miksuję. I wylewamy masę malinową na spód. I torcik ląduje w lodówce. No nie wiem, żeby związało. 2-3 godziny na pewno. Zobaczcie, jaką mam tapiokę. Zobaczcie, jakie bubble tea zielone. Możecie, zabarwiłam sobie. Słuchajcie, niewiele barwnika dałam do wody. I słuchajcie, i tak mi się pięknie zabarwiło. I zrobimy tu dekorację. Zaraz rozłożymy równomiernie kuleczki. Tort bubble tea gotowy. Śliczne zielone kuleczki. Ja mówię, ja bez okularów tak dokładnie nie widzę, ale Maciek wam tu przybliżył. Macie tutaj wszystko widzicie. To jest bezglutenowa warstwa. Pyszna. Dodatek do tortu owocowego. Rewelacja. A spód? No wszystko gra. Jak zwykle zresztą. Słuchajcie. Uwielbiam ciasta. To jest w moim kolorze też. Pozdrawiam ciasteczkowo do następnego odcinka. A! Jeszcze chciałam pozdrowić dziewczyny w Gdańsku, które jechały ze mną na rowerze, które mnie poznały i wszystkich fanów, którzy mnie poznali, uśmiechali się do mnie, a nie podeszli i ci, którzy podeszli i wszystkich pozdrawiam gorąco.